O tak, dzisiaj nie pierwsze i nie ostatnie spotkanie Spidermana i Deadpoola. Zapraszam. Jest to historia dziejąca się dokładnie zaraz po tym, jak Deadpool próbował dołączyć do X-Menów, czyli wiecie, ogólnie próbuje stać się dobrym gościem i zmienić się na lepsze, ale jak zobaczycie w tej historii, nie jest to wcale łatwe, zwłaszcza kiedy próbując nauczyć się czegoś dobrego od Spidermana, wchodzi z nim w mały konflikt. Zaczynamy ten komiks od widoku na Petera Parkera, który idzie do pracy. Zatrzymują go turyści i pytają, czy może im zrobić zdjęcie. Peter pyta się, czy to jeden z tych aparatów, co po prostu naciska się przycisk i już gotowe. Dopowiada, że w pracy używa czegoś innego. Kiedy pyta się, czy ma jakoś wyostrzać obraz czy coś, aparat wyrywa jakaś osoba i mówi do turystów: "Dobra, ludziska, a teraz mówcie, Deadpool jest najlepszy ze wszystkich." Pytają, czemu, a Deadpool odpowiada, że to przecież prawda. Widzimy, jak potem idzie ulicą, rozmawiając ze swoimi dymkami w głowie. Więc po co tutaj jesteśmy? Co dalej? Znajdujemy Spidermana. Jakiś pomysł jak? Zwrócimy jego uwagę, żeby jakoś przyszedł do nas. Hej, hot dogi! Deadpoola obserwuje Peter przez okno z pracy. Pyta się Robiego, czy jest dzisiaj dla niego jakaś praca, na co ten odpowiada, że cała masa i czy to jakiś problem. Peter odpowiada, mam nadzieję, że nie, patrząc na oddalającego się Deadpoola. Przenosimy się do nocy. Spider-Man zahacza o lokalny sklep po mleko i banany. Uratował kiedyś właściciela i mówi, że zostawia pieniądze na ladzie. Jednak po tym, jak nie odpowiada, idzie na zaplecze i widzi tam pełno ciał, w tym sprzedawcę. Dzwoni na policję i jako Peter Parker już na miejscu mówi policjantowi, co się stało. Ten go pyta, czy wiedział o nielegalnej działalności pana Chang'a, ale Peter zaprzecza. Zostaje też zapytany, czy widział coś podejrzanego w okolicy. Coś jak gangsterzy? Odpowiada. Policjant zaprzecza i mówi, że gdyby to była robota gangsterów, całe miejsce byłoby podziurawione. To była robota specjalisty. I wtedy Peter zaczyna łączyć fakty. Widzimy Deadpoola na dachu, rozmawiającego ze sobą na temat 40 hot dogów, które zjadł i że to chyba nie był najlepszy pomysł. Odpowiada, że nie mógł się powstrzymać. To słyszy Spider-Man i mówi: nie mogłeś się powstrzymać? Jesteś bardziej chory niż myślałem. Spidey, co tam słuchać, chłoptasiu? Nie widziałem cię jakoś tak od 611 zeszytu Amazing Spider-Man. Z ciekawości, myślałeś, że jak chory jestem? I wtedy otrzymuje serię ciosów od Spider-Mana, która jak widzicie nie mogła być najprzyjemniejsza. Ostatni cios był w przyrodzenie i Deadpool dość ostro komentuje, jak szybki jest Spider-Man. Ten zaczyna wtedy wymieniać. Miał 7 dzieci, 22 wnuków i 42 świetnych prawnuków. Trzymał zdjęcie swojej zmarłej żony w sklepie, które przekładał, aby przez cały dzień padało na nie słońce. Deadpool się pyta, kim on mówi, po czym zostaje uderzony. Peter mówi, pan Chang, zabiłeś go dzisiaj, mów czemu. Deadpool się zastanawia ze swoimi głosami, czy kogoś dzisiaj zabili. Nie kojarzy w sumie i głosy się pytają, po co tutaj właściwie są, a Deadpool niestety na głos odpowiada, chciałem zwrócić uwagę Spidermana, na co Spider-Man odpowiada, że mu się udało. Nokautuje Deadpoola i ten budzi się chwilę później związany siecią, do góry nogami. Spider-Man pyta, czemu Deadpool się nie bronił. Deadpool odpowiada, gościu, zejdź z sufitu, przerażasz mnie. Spider-Man odpowiada, że nie stoi na suficie i że policja będzie tutaj zaraz, więc chciałby wiedzieć, czemu Deadpool się nie bronił. Wade odpowiada, że chciał obczaić ruchy Spider-Mana, żeby mógł zobaczyć, jak być bardziej jak on. Tak, odpowiada Spider-Man, dla twojej informacji nie zabijam niewinnych ludzi. Deadpool odpowiada, że nie zabił pana Chena. Pana Chang'a, poprawia go Spider-Man. Jego też nie zabiłem, odpowiada Deadpool. Peter już ma iść i mówi Deadpoolowi, żeby zachował swoje historyki dla policji, ale Deadpool mówi, żeby poczekał, może ma alibi. Okazuje się, że o tej samej porze, kiedy dokonano zabójstwa, Deadpool był w Daily Bugle i zostawił ogłoszenie dla Spider-Mana, aby ten zadzwonił. Oczywiście wzięli go tam za wariata i ogłoszenia nie zamieścili, ale Deadpool był na tyle charakterystyczny, że Robi go zapamiętał i potwierdził tą historię Peterowi. Deadpool wtedy mówi Spidemu, że może go przeprosić po wyciągnięciu z sieci. Poczeka. Potem komentuje, wydaje mi się, że obaj mamy coś, co drugi chce. Spidey odpowiada, wydaje mi się, że jesteś szalony. I do tego w błędzie. Opuść miasto tego wieczoru. Deadpool zapytał się, czy to była robota zawodowca. To zatrzymało i zainteresowało Spidermana. I Deadpool mówi, że jego wyjątkowe podejście może pomóc znaleźć sprawcę. W ten sposób otrzymujemy team-up Spider-Man i Deadpool.
Na miejscu zbrodni po obejrzeniu wszystkiego Deadpool powiedział, że gdyby nie wiedział, że tak nie było, to powiedziałby, że to robota Spidermana. Ten zdziwiony odpowiada czemu. Deadpool wtedy pokazuje wszystkie kąty strzałów. Osoba skakała jak... i Deadpool nie dokończył i mówi Spidemu, że nie uwierzy jak powie. W tym czasie przenosimy się przed jakiś klub. Młody gościu próbuje się dostać i nagle widzi, jak jakaś kobieta wprowadza małpę. I krytykuje to, jednak bramkarz mu odpowiada, że to ta małpa wprowadza kobietę. Wracamy do Deadpoola, który mówi, że zabójca to Hitmonkey, małpa, która jest Hitmanem. Deadpool kontynuuje, mówiąc, że pan Cheng musiał mieć jakąś nieprzyjemną przeszłość, bo Hitmonkey tylko takich zabija, innych zabójców. Zastanawiają się jakiś czas, jak go zwabić, ale wtedy Spider-Man dochodzi do wniosku, że Deadpool jest obecnie największym Hitmanem czy zabójcą w Nowym Jorku. I tutaj kończy się pierwszy zeszyt. Kolejny zaczyna się od Deadpoola pytającego, czy może przenocować w Spider-Jaskini. Jednak kiedy dowiaduje się, że takiej nie ma, oferuje mu kupienie takiej, bo w końcu jest teraz bogaty. Ale dobra, przenosimy się do ranka. Okazuje się, że w nocy było kolejne zabójstwo. Na miejscu zbrodni został krwawy ślad małpiej nogi. Spider-Man teraz jest przekonany do niewinności Deadpoola i wraca do magazynu, gdzie spotyka Deadpoola ubranego w sukienkę. Co więcej, Deadpool każe mu dowodzić, że nie jest małpą, bo tak właściwie nigdy nie widział Hitmonkey i tylko nie słyszał. Po tej akcji wracają do zastanawiania się, jak znaleźć małpę. Wtedy do Spidermana dociera, że małpa mogła go śledzić, kiedy ten szedł do Deadpoola. No i właśnie to się dzieje. Hitmonkey wpada strzelając z dwóch pistoletów. Deadpool oberwał, a Spiderman pyta się, czy mocno. Jednak nasz najemnik odpowiada, że nie, jakieś 20 minut max. Spider-Man zdziwił się, a Deadpool precyzuje, że powinien być wyleczony za jakieś 20 minut. Spidey odciąga go na bok i mówi, że właśnie do niego dotarło, że tak właściwie nie można go zabić, co? Deadpool mówi, że no właściwie nie, przynajmniej nie na stałe. Spider-Man pyta, czego w takim razie się boi. Bo bycie postrzelonym boli, odpowiada Deadpool. No, Spider-Man się z tym zgodził, ale zaproponował, że Deadpool po prostu będzie udawał martwego i wtedy małpa opuści miasto. Na kolejnej stronie widzimy Spidermana mówiącego do małpy: jest cały twój, wskazując na Deadpoola. Spiderman potem tłumaczy mu najlepszą drogę na lotnisko, ale przed tym Hitmonkey chce sobie zrobić kilka zdjęć z naszym pajączkiem. Spidey odprowadza potem małpę na lotnisko i dostaje klucz do miasta, a dziennikarz pyta się go, ale co z Deadpoolem? No to Spidey odpowiada, kogo obchodzi Deadpool? Jednak wtedy wracamy do rzeczywistości i tak, to było marzenie Petera. Hitmonkey znowu atakuje i Spider-Man został postrzelony. Ucieka stamtąd z Deadpoolem, ale Hitmonkey ich dogania i wydaje się być smutny z powodu zranienia Spider-Mana. Jednak wtedy Deadpool zachodzi małpę od tyłu i zaczyna jej grozić. Oczywiście Deadpool został przez małpę nieźle poturbowany, nawet został postrzelony z pistoletu trzymanego w stopie Hitmonkey. Kolejny zeszyt zaczynamy w siedzibie Fantastycznej Czwórki, gdzie nasi bohaterowie zostali opatrzeni. Jednak nagle słychać strzał. Okazuje się, że to Deadpool próbował też strzelić przy użyciu stopy, ale nie do końca mu wyszło. Do tego Fantastyczna Czwórka zastanawia się, jak tam przemycił broń. Później w jakimś hotelu Spider-Man się przebiera, a Deadpool idzie do łazienki. Okazuje się, że Deadpool ukradł strój Spidey'ego i uciekł. A rano wszędzie we wiadomościach trąbią, że Spider-Man nie żyje. Miał umrzeć w szpitalu od ran postrzałowych, a w jego kostiumie znaleziono kartkę z prośbą o ukrycie jego tożsamości dla bezpieczeństwa jego rodziny i bliskich. Na pogrzebie pojawia się naprawdę wiele ludzi, w tym Peter, i przychodzi też Hitmonkey, a zaraz po niej pojawia się Deadpool. Policjanci zaczynają mierzyć w naszego najemnika, bo oczywiście nie wierzą, że małpa jest tu najbardziej niebezpieczna. Oczywiście zostają przez nią znokautowani i zaczyna się walka między Deadpoolem a Hitmonkey. Wtedy też pojawia się Peter w stroju Spidermana i próbuje uspokoić małpę. Deadpool mówi jej, że nie są właściwie tacy różni, a on sam próbuje się zmienić i robi coś dobrego. Jednak jego motywacyjna opowieść kończy się ugryzieniem w głowę przez Hitmonkey i strzelają w siebie do nieprzytomności. Deadpool budzi się w więzieniu, a Spider-Man zostaje bohaterem. Jednak bez obaw, nasz pajączek włamuje się do więzienia, żeby uwolnić naszego pyskatego najemnika, ale nie z dobroci serca, tylko żeby po prostu już wyszedł z jego miasta. Oczywiście Spider-Man daje mu też trochę motywacyjnej rady. Mówi, że łatwo jest być takim jak Deadpool, jednak być kimś lepszym, kimś więcej, już nie jest takie proste. Deadpool mówi, że on po prostu chce być dobrym gościem, na co Peter odpowiada, nie. Chcesz, żeby ludzie cię kochali za bycie dobrym gościem. To nie jest to samo. A Deadpool mówi pod nosem, właśnie, że jest. I tutaj kończy się nasza historia, a kolejna dziejąca się zaraz po tej, to jak Deadpool został szeryfem. Na kanale będzie to w przyszłą sobotę.
to by było na tyle, więc jeśli ci się spodobało, zachęcam do stawienia łapki w górę, jeśli nie, łapki w dół, bo po coś też są, chyba że jesteś botem z Ukrainy i są kupione. W tym momencie powinna ci się pojawiać na ekranie playlista Deadpool chronologicznie, gdzie jak sama nazwa mówi, znajdziesz przygody Deadpoola w kolejności chronologicznej, a do tego z drugiej strony dopasowany filmik do tego, co oglądasz. Dzięki za uwagę, do usłyszenia, cześć!